W dzisiejszym odcinku dowiemy się, z jakimi problemami boryka się nowy czarnoskóry uczeń, który został przyjęty do szkoły. Witam wszystkich serdecznie. Od dziś macie nowego kolegę w klasie. To jest Bambo. Cześć Bambo! Cześć! Pokażcie mu prawdziwe życie szkolne. Bambo siądzie sobie z Grażyną. Proszę. Super. Bambo wszedł do toalety, nie spodziewając się, jaką atrakcję przygotowali mu koledzy z klasy. Ha, to mu pokazałem. To jest mój kolega, które ja ci pokażę. Co białego ma murzyn? Murzyn białego ma słuchać. Ale z ciebie rasistka! No co? W sumie nie wiem, z do murzynów, ale lubię się bić. Co, masz do mnie? Cześć dziewczyny! Weź to, a jak go mnie pobrudzisz! Dobrze, teraz przećwiczymy piosenkę na Akademię Szkolną. Proszę bardzo. Wyłoniłeś się z tłumu, gdy ulicą bezrodku szłam twoje światło. O! Poraziło mnie życie. Ale proszę o ciszę! Bambo, dlaczego nie śpiewasz? Ubierz mu ktoś te łańcuchy, to zacznie rapować. Bambo uciekł z klasy, aby zadzwonić do taty. Nie przejmuj się. Jestem nielegalnym uchodźcą z Syrii. Przyjechałam tu razem z moimi siostrami. Zostańmy przyjaciółmi. Yeah! Rasizm, czyli dyskryminacja rasowa. Jest ideologią, która przyjmuje wyższość jednych ras nad innymi. W 1948 roku Powszechna Deklaracja Praw Człowieka potępiła rasizm. Niestety, po dzień dzisiejszy to zjawisko istnieje w szkołach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Siemanko, yo-yo! Rasizm, ziomeczki, zapodaje, że śmiejecie się z kogoś, kto ma inny kolor skóry. A ja wam zapodam, że to nie tylko zła postawa dla chrześcijan, yo-yo man, ale i dla każdego człowieka innych wyznań. Rasizm to nic dobrego, yo, aha. Wszyscy jesteśmy równi, yo man! Check it out! Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich. Witajcie, tu wasz wirtualny katecheta. Dziś mam propozycję dla wszystkich katechetów, którzy chcą realizować podstawę programową, wzbogacając poradnik metodyczny o różne ciekawe dodatki. I tak wydawnictwo M przychodzi nam z pomocą i ta oto Biblia w komiksie, która uzyskała imprimatur kościelny, jest idealnym dodatkiem, który może nam posłużyć do scenariuszy katechezy. Doskonale nadaje się do pracy z młodzieżą gimnazjalną, ponieważ jak wiemy, ta ma trudności z zainteresowaniem trudną tematyką Starego Testamentu. Idealnie sprawdza się z równoległą pracą z oryginalnym przekładem Pisma Świętego, bo jak wiemy, tutaj w komiksie znajdziemy jedynie przekład, że tak powiem, komiksowy. Za taką Biblię będziecie musieli zapłacić 79 zł. No niestety, jak wiemy, kolorowe komiksy troszkę kosztują. Mi się udało ją nabyć w sieci sklepów Empik. Polecam serdecznie. I cóż, do zobaczenia za tydzień albo za miesiąc.